karabinki, trzy taśmy, trzy karabinki zakręcane i kubek. Zestaw do aparatu. Dostaliśmy mapki i sam plik z mapami. To jest coś, co waży ze 2 kg. Tu musimy pokombinować trochę w mieście. Drugi wariant jest w ogóle, że jedziemy czerwonym szlakiem przez górę. No dobrze, to jesteśmy tuż przed startem. Jedziemy teraz na start. Marek, jak oceniasz? Trasa bardzo ciekawa. Nie za trudna. Trochę podjazdów, dużo asfaltu. Myślę, że ten ogarniemy. Moja opinia jest taka, że ten rajd się zaczyna w środę, w nocy z środy na czwartek, kiedy wjeżdżamy na ostatni rower. Bo wtedy jakby ten rower zapowiada się rzeźnisko. Mieszka? No niestety podzielam twoje zdanie, albo stety, ale niech moc będzie z nami. Mamy radę. Ja nie będę się wyrażał. No i wystartowaliśmy. Lecimy pierwszy etap. 15 km orientacji po Bielsku. Na mapie satelitarnej. No i co? Upał. Dziki upał na razie. Ale jest spoko. Jeden z punktów kontrolnych jest, szanowni państwo, w autobusie. Tak. Autobus, jaki to jest rocznik? To jest Ikarus 405. Jeden z punktów kontrolnych jest zlokalizowany w galerii handlowej w Mini Park. No i szukamy tutaj roboty. Kończymy etap pierwszy. W trakcie itinerara jesteśmy mniej więcej w jego połowie, chociaż nie. Już chyba druga połowa. Mamy takie kreseczki, strzałeczki odległości i musimy pilnować dystansu. ...26, Stasiu! Punkt wodospad. Dobra. Jak ten pierwszy etap? Jak te pierwsze dwa etapy? Bardzo ładnie, ciekawie, dużo atrakcji. I najtrudniejsze punkty na sam koniec. Tak, a najtrudniejszym był absolutnie ostatni punkt. Który był na dole szalenie stromego jaru. Jest dużo. Co jest zupełnie wyjątkowego w skali przepaków. Mamy świeżą bazylię. Jesteśmy na początku etapu rowerowego, który się zaczął zadaniem wspinaczkowym. Andrzej ładuje na górę. Troszkę zakuruje. Na rowerach. Zadanie specjalne zaliczone. Teraz zjeżdżamy w dół. Dzień drugi. Dzień dobry.
Śniadanko. Śniadanie. Żywię 150 km na rowerze. Taki jest plan na dzisiaj. Dosyć prosto. To kolejne zadanie specjalne. Strzelanie z łuku. Wybór mamy. Żywcu. Wbija nam 24 godzina. No i co? Za nami ciekawa noc z zadaniami specjalnymi, które poszły szybciej niż się spodziewaliśmy. No i... Ale okazało się, że byliśmy tak szybcy, że na jednym z zadań specjalnych musieliśmy poczekać lekko ponad godzinę. Wykorzystaliśmy to na lekką kimkę pod folią NRC na ziemi. Nie było zbyt komfortowo. No ale trochę się zresetowaliśmy. A dzisiaj kajaczek i po kajaku już zrobiła się lampa, zrobiło się gorąco. Tutaj jest pewien problem. No i co? Jesteśmy teraz na etapie 150-160 km na rowerze. Jedziemy powoli w stronę Zawoi i gdzieś tam będziemy przekraczać granicę ze Słowacją. Stasiu, jak pierwsze 24? Bardzo, dziękuję. Lepsze dzisiaj było śniadanie. Zapiekaneczka, kawusia. Da się żyć. No to zaczynamy. Tobakowy trail, czyli przejazd odcinkiem obowiązkowym. Piękne single w obok Papiegórskiego Parku Narodowego. Szkoda tylko, że mamy uphill. A tu babia, mała babia. Kapitalna droga. A tak wygląda ciepły posiłek serwowany nie na przepaku, tylko w Lipnicy Wielkiej. Jedziemy po punkt 66, już w pełni na Słowacji. Zostały nam 3 punkty do zrobienia, a na rowerze jesteśmy już od 11 godzin. No piękny widok na zbiornik Orawski, na Babią Górę. Bo tam już, tam gdzie jest sklep, już jest ta duża. Okej, a my teraz musimy zbadać, czy możemy się dostać do jeziora, do rzeki. No to jesteśmy na wysokości dworca kolejowego i teraz musimy spróbować dostać się do ścieżki przy rzece. Proszę mi poświetlić te znaki. Nice! Jest ścieżka rowerowa. No to teraz powinniśmy nią wjechać, nie? W prawo. Tak. I ona się przyklei do rzeki. Jedziemy ścieżynką rowerową, która jest... Tu jest rzeka. Szeroka na ile to jest? 30 metrów? A tu jest ścieżynka szeroka na rower.
jesteśmy na końcówce etapu rowerowego 160 km. Zostało nam parę kilometrów do ostatniej znaczącej górki, a potem już mam nadzieję w dół, nie tak trudno do strefy zmian. Tutaj Andrzej też się prostuje, pionizujemy się i w drogę do góry. No to kończymy etap piąty. 160 km roweru zajęło nam, ja zmylę się w kalkulacjach, ale chyba z 19 godzin. Także wyobraźcie sobie, co się tam działo. Koszmar. Chciałem się spać, jesteśmy głodni, mokrzy i wszystkim zimno. No ale przepak już za mały. Trzeci dzień, pobudka rano, 3 godziny snu. Zobaczymy, jak pójdzie. Stasiu poza burtą i sobie płynie. Akurat trochę weszliśmy w jedną bystrze, natomiast trochę waliło. Ale Stasiu po prostu składa się. Etap, nie wiem który numer, ale 6. Rafting na rzece Orawa, 12 km. Przed nami mała Fatra, czyli kolejny etap. Będziemy tam szli w górę długo, a potem pograni. Ja potąpili. Dzień dobry. Zaczynamy etap. 7? To jest 7 etap? 7 etap. Zaczynamy malowniczy trekking przez Małą Fatrę. Ile mamy przewyższenia na start? 700. Czas na niedźwiedzi po horyzoncie. Czad. Tu wchodzimy na granie Małej Fatry. I dalej powinno być już tylko pięknie. Przed burzą, która jest już tam. Etap Via Ferrata.
właśnie muszę zrobić to samo, wiesz? Tu. Wszystko wjechane. Tylko już palec. Zobaczymy, co będzie na zielonym. Jakoś tak strasznie ta wysokość na zielonym nie rośnie, no ale... Ważny moment w tym rajdzie. Otóż przekraczamy granicę Słowacji z Czechami, czyli odwiedzamy trzeci kraj. Całkiem nieźle, można powiedzieć. Prawda? Lekko tylko przeszkadzają w pedałowaniu. Co przeszkadza? Kalafiory. Kalafiory. Niestety mam te kalafiory od drugiego dnia, czyli od etapu kajakowego. To był trzeci etap, jesteśmy teraz na 10. No i stałem się coraz bardziej nieznośny. Ale mamy wagon sudokremowy. Przespaliśmy kolejne 40 minut. Powinno się już teraz udać do Rama. Dotrzymać. Komentarz poproszę. Sen to jest ważna rzecz, ponieważ przed tym, jak poszliśmy spać, miałem przez moment wątpliwości, gdzie ja jestem i co ja sobie robię tutaj. I przez moment miałem nawet teorię, że powinno nas być 6 i czemu nie jeździmy w 6 osób. I co się pozostało z pozostałymi 2 osobami zespołu. No i to by było na tyle chyba. Ale jak się przespałem, to się okazało, że wcale nie. Co to jest? 5 dzień rano? Rano? Nie, jeszcze 23:47. Ale Kimkę już zrobiliśmy. Powiedzmy, że w głowach liczymy to jako 5 dzień. Jak tam? Tego dnia chyba skończymy. Odświeżona głowa. No, tu mamy źródełko. Można powiedzieć, toaleta poranna o 23:42.
No to zaczęliśmy właśnie. Zaczęliśmy właśnie ostatnią orientację na rowerze. Jest 5:30. Piątek. No już prawie 90 godzin rajdu. I noc była mega ciężka. W cholerę ciężka. Musiałem się ratować trzema kilkami po 15 minut. Bo naprawdę padałem na ryj. Ale generalnie git jest. Lecimy teraz szukać pionów orientacji. No a później długi przerzut do Polski i oby meta. Jesteśmy gdzieś na pograniczu czesko-słowackim. Prosimy o wodę od gospodarza. Marek patrzy z dumą na swój rower. Myśli o nim, jaki świetny rower kupiłem. I oraz, czy moja stylówka nie jest wręcz wystrzałowa? Marek bowiem czwarty dzień jeździ w majtkach. Ale dobra muza leci z radia. Stasiu, trzy zdrowaśki właśnie lecą w stronę łagodnego podjazdu na Salmopol. 99 godzina rajdu. Robimy ostatni duży podjazd. I co, walka trwa. Podejście pod jaskinię Malinowską. To de facto ostatni punkt kontrolny na trasie rajdu. Ostatni punkt na rajdzie, jaskinia Malinowska. Andrzej, no żeby zejść do jaskini, to sobie, musi... Właśnie się zorientowałem, że mam ją oczywiście przy rowerze. Latarkę zabiera. I rozwalił wszystko, wypakował. God damn it! I, ale doszedł do tego, że ma latarkę przy rowerze. Ostatnie metry. Tak, dobrze widać. Podchodzimy już nawet płaskie. 100 godzin 40 minut za nami. Jaskinia Malinowska odwiedzona. Punkt znaleziony. I co? Lecimy teraz na małe skrzyczne, na bike trail. I nie wiem już prosto do mety.